Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan, to jest motodziennik. Dzisiaj będzie krócej, bo dopiero od wczoraj funkcjonuje po kilku dniach hanginy i więcej nagrać nie dam rady, więc dzisiejszy program jest zgodnie z zasadą lepiej krótko niż wcale, a zaczynamy od przejrzenia oto moto w poszukiwaniu okazji. Alfa Romeo Giulia, im starsza, tym Równie niepozorna, zarówno na zewnątrz, przypomina model 156 po Lifcie, jak i w środku, gdzie w porównaniu zwłaszcza z niemiecką, ale też szwedzką konkurencją jest po prostu nieco archaicznie. I to od początku. Narzekać można długo, ale jest w tym modelu jakaś magia, tyle że nie każdy chce ją zauważyć, i mimo że w statystykach sprzedaży ciągnie się ten samochód gdzieś z tyłu, to mamy wrażenie, że w kategorii przywiązanie wygrywa. Bo co najważniejsze w tych rozważaniach, właściciele, użytkownicy są z tych samochodów po prostu bardzo zadowoleni, więc. Bardzo proszę, dwa egzemplarze. Ten jest od dealera z 2018 roku z silnikiem 2.0 turbo o mocy 200 koni. Do tego skrzynia automatyczna, ośmiostopniowa, lakier metalik, sporo dodatków. Między innymi lepsze audio, lepsze światła, kilka pakietów. Katalogowo 200. Ten egzemplarz 139. 200 koni to za mało? Bardzo proszę, oto Julia z czterolistą koniczyną, Quadrifolio Verde. 510 koni, manualna skrzynia, 2.9 biturbo V6 pod maską, 200 tysięcy złotych. Przebieg to 20 tysięcy kilometrów. Bardzo, bardzo dobra cena, ale samochód specyficzny. Trzeba spróbować, bo to jeździ zupełnie inaczej niż podobne mocne Mercedesy czy Audi. Za 46 tysięcy wypatrzyliśmy też taką piękną megankę w wersji Cabrio. Lato się kończy: auta bez dachu tanieją. Ten egzemplarz ma 5 lat, dwulitrową benzynę z automatem pod maską i zaledwie 17 tysięcy przebiegu. Większość kabrioletów z twardym dachem, przez ich specyficzną konstrukcję, ma paskudny odwok z tyłu. Ale z tych paskudnych aut, najmniej ohydna jest właśnie meganka, a że to trójka z wolnosącą benzyną w dodatku, szansa na awarię jest naprawdę znikoma. Kolejna kontrowersyjna propozycja to nowy garbus ten jest z 2014 roku. To najprostsza wersja 1.2 Turbo o mocy 105 koni z manualną skrzynią za niecałe 45 tysięcy zł i z przebiegiem 10 tysięcy km z niedużym hakiem. Na koniec jeszcze Citroen C4 Picasso z konkursu Radia Z z 2014 roku. To benzyna 1.6 120 koni. To jest ta zła wiadomość, bo ten samochód jest przeciwieństwem słowa dynamika, ale za to to pewny zakup. wielki przebieg 80 tysięcy km. Jest ten samochód Bezwypadkowy i kosztuje 42 tysiące złotych. Oczywiście do negocjacji. Kolejna porcja dobrych aut w jeszcze lepszych cenach już za tydzień. Linki do wszystkich znalezionych przez nas okazji znajdą Państwo w opisie filmu. A teraz sprawdzimy, czy dzieje się coś ciekawego na świecie. Oczywiście w motoryzacyjnym świecie. Niby trudno nie zacząć od targów we Frankfurcie, ale spróbujmy. Coroczne europejskie święto motoryzacji niby traci na znaczeniu, ale trudno sobie wyobrazić, by Frankfurtu czy Paryża miała zabraknąć. W Genewie wszyscy się nie pomieszczą, a listą nieobecnych nie ma się za bardzo co przejmować. Zawsze kogoś brakowało. Czasem lista ta była dłuższa, czasem krótsza, ale to też nie jest do końca tak, że ci, których brakuje, nie pojawią się za rok czy za dwa lata. Być może w tym roku nie mieli nic ciekawego do pokazania. Być może centrala okroiła budżet, być może jest w tym jakaś inna strategia. A wracając do tego, czego na targach nie było, firma Nissan, niby japońska, ale przecież francuska, ma nowego dżuka. To przecież bardzo ważny samochód i aż prosiło się o wielką, spektakularną wręcz premierę na targach we Frankfurcie, ale zamiast tego przygotowany został dość kontrowersyjny spektakl. Nie uprzedzając faktów, przez wiele komentujących osób uznany za dość żałosny. W małym francuskim miasteczku Frankfurt zbudowano pawilon i zademonstrowano w nim dwa nowe dżuki, jak wynika z informacji na stronach mediów społecznościowych francuskiego oddziału Nissan. Dla pierwszych 150 osób, które dojadą na premierę nowego Juka starym Jukiem przygotowano niespodzianki, ale frekwencja była licha. Zaledwie 23 osoby nowy model zainteresował na tyle, by go odwiedzić. Nissan dostał nauczkę, że podróbki to jednak nie jest najlepszy pomysł. Jaguar nie oszczędzał w tym roku. Mimo, że powinien, firma nie jest w dobrej kondycji, ale na prostą ma szansę wyjść przy pomocy aut elektrycznych. Na targach nie pokazano nic nowego, poza zapowiedzią nowego flagowca. XJ od kolejnej generacji pojawi się na rynku w roku przyszłym i będzie dwusilnikowym autem elektrycznym z zasięgiem do 500 km. I tak nie wiemy, czy to by na pewno dobry pomysł, bo model, który odszedł do przeszłości, był fatalny i szalenie niepopularny wśród klientów. Ale żeby tak wszystko na jedną kartę, bo jeśli się przeliczyli z chłonnością rynku na luksusowe pojazdy elektryczne, najnowszy XJ może być ostatnim nie tylko flagowcem, ale w ogóle Jaguarem. A wracając do aut, których na targach we Frankfurcie nie było, ale zostały w jakiś sposób przy okazji zapowiedziane, pewnie niektórzy z Państwa pamiętają zapowiedź firmy Renault z 2000 2004 roku dotyczyła ona auta za 5000 euro, które okazało się dacią logan. Samochód ten miał zmienić reguły gry na naszym kontynencie, ale nic takiego się nie stało. Nowa, stara rumuńska marka ma co prawda swoją niszę, ale chyba nie jest ona na tyle dochodowa, by odpalone zostały kolejne budżetowe marki, a były takie plany. Koncern PSA zastanawiał się nad powrotem do Talbo, a Volkswagen dla przykładu NSU, ale zamiast tego wszyscy poszli w premium. A Renault zapowiada kolejny przełomowy projekt, auto elektryczne za 10 tysięcy euro, czyli Jakieś 45 tysięcy złotych I to wbrew pozorom nie jest niewykonalne. Mało tego, firma Renault ma już takie auto w ofercie, w dodatku tańsze, za w przeliczeniu 34 tysiące złotych, tyle że na rynku chińskim. Auto o nazwie City wygląda jak modny crossover, na ładowaniu przejeżdża do 270 km, tylko silnik jest słabiutki, bo ma 44 konie. W ten oto magiczny sposób naokoło, ale dojechaliśmy na targi do Niemiec, na których najważniejszą premierą był, co tu się oszukiwać, Volkswagen ID3. W założeniu pierwszy popularny samochód. Niemieckiej marki, elektryczny oczywiście. Co prawda 10 lat po Lifie, ale lepiej późno niż wcale. Przy okazji pojawiła się zapowiedź auto o nazwie ID4, czyli już takiego bardziej konkretnego suwa, w dodatku przeznaczonego również na rynek amerykański, bo ID3 na razie będzie jedynie w Europie. No i przejdźmy w końcu do tej wyczekiwanej gwiazdy, czyli ID3. Auto jest zgrabne na zewnątrz, trochę podobieństw do Golfa wypatrzymy, na przykład ma masywny słupek C czy krój lamp z tyłu, ale to, że to zupełnie inny projekt, widać na pierwszy rzut oka. Że to auto elektryczne również, bo wpisuje się w trend. Auto ma w sobie coś z Tesli, coś z elektrycznej kony. Wnętrze jest zupełnie nie Volkswagenowate. To bardziej miks Hondy, Zaplem. Silnik 150 albo 200 KONI przy tylnej osi. Akumulatory na 330, 420 albo 550 km, w zależności od wersji i ceny. Ta jest w Polsce bardzo łatwa do przewidzenia, by załapać się na dopłaty. Nie będzie ona wyższa niż 125 tysięcy złotych. Oczywiście za wersję najsłabszą, ale elektryczna Korsa i Peugeot 208. Będą miały dzięki temu godną konkurencję. I na tym kończymy. Pięknie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku motodziennika. Normalnym, długim, prawie 20-minutowym za tydzień. Do zobaczenia.